Telewizja Polska w koprodukcji z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Kłodzku zrealizowała fabularyzowany dokument o Twierdzy Kłodzkiej, który jest niespełna 30-minutową opowieścią o burzliwych losach kłodzkiego zabytku w jego historycznym aspekcie. Premierę tego filmu mogliśmy zobaczyć w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Przed projekcją filmu prezenterka Telewizji Polskiej Wrocław Katarzyna Dynowska powitała przybyłych gości. Wśród zaproszonych gości m.in. była Anita Białek, dyrektor Telewizji Polskiej Wrocław. Historia to ciężka materia do przełożenia na ekran. Historia, która trudno wchodzi nam do głowy i trudno się jej uczy, a myślę, że taka wersja filmu dokumentalnego, fabularyzowanego, to nie lada gratka do tego, żeby przekonać się do tej historii, żeby ją poznać, a nawet mamy taką nadzieję cichą, żeby ją zgłębiać. Piotr Borkowski, dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Teraz w cyklu jest pan radny województwa dolnośląskiego, pan Zbigniew Szczygieł, który nas zainspirował wtedy do filmu dokumentalnego Marianny Orańskiej, który początkowo miał być krótkim, 20-parominutowym filmem, a przerodził się, no, myślę, że w sporą produkcję, ponieważ był już wielokrotnie wyświetlany. Mamy dobre recenzje i opinie o tym filmie. Bogusław Szpytma, burmistrz miasta Kłodzka. Rola telewizji jest nie do przecenienia. Bardzo dziękuję panu radnemu, wówczas marszałkowi województwa dolnośląskiego, za tę inicjatywę, dzięki której Kłodzko, leżące na rubieżach Rzeczpospolitej, ale może bliżej centrum Europy, jednocześnie ma szansę zaistnieć w bardzo dobrej produkcji, w bardzo dobrym wykonaniu. Chcę podziękować realizatorom, pani dyrektor, za przychylne spojrzenie na tę inicjatywę, panu dyrektorowi ośrodka za tak ogromne zaangażowanie. To duża praca, sporo ludzi dobrej woli, ale efekt jest wielce profesjonalny, ważny dla nas, niezwykle cenny i taki, którym będziemy mogli się chwalić, że takie miejsce jak Kłodzko, jak Lądek, jak historie związane z naszą ziemią są warte zainteresowania, są warte pokazania, warte obejrzenia, warte dotknięcia, że żyjemy w bardzo ciekawym miejscu. Chcę z tego miejsca wszystkim w imieniu mieszkańców Kłodzka i wszystkich zainteresowanych, zakochanych w tej ziemi podziękować. Na premierze filmu w Kłodzku nie zabrakło współautorów filmu Macieja Kieresa i Marcina Bratkę, który napisał scenariusz do tego filmu, jak również użyczył swojego głosu lektorskiego. Szybki rozwój miasta zakłóciły w XV stuleciu wielce dramatyczne wydarzenia. W roku 1415 w Konstancji spłonął na stosie Jan Hus, duchowny, filozof, reformator kościoła o 100 lat, wyprzedzający nauki Lutra. Śmierć Husa, skazanego za swe religijne i narodowe przekonania, spowodowała wybuch powstania w Pradze. Wkrótce rebelia ogarnęła wszystkie ziemie związane z koroną czeską, również ziemię kłodzką. W roku 1425 zwolennicy i wyznawcy idei Jana Husa, zwani husytami, zdobyli Radków. Oszczędzili mieszkańców, jednak proboszcza spalili żywcem. Jusza przez realizację, po montaż i tak dalej. Także wydaje mi się, że jeśli państwu to podobało, to odniesie się pewien taki maleńki sukces. Jeśli tak jest, to bardzo proszę o akceptację tego spojrzenia. Film ten jest realizowany w ramach cyklu Dolnośląsk pełen historii i ten cykl już zaczął się 2 lata temu filmem o Marianie Orańskiej. W zeszłym roku zrealizowaliśmy 5 tytułów o księżnej Daisy. Tutaj o innych miejscowościach i miejscach Kotliny Kłodzkiej, między innymi o Twierdzy Kłodzkiej. Wybór padł na twierdzę dlatego, że nie o każdym miejscu, nie o każdym mieście na Dolnym Śląsku da się zrobić ciekawy materiał, bo nie każdy ma burzliwą i jakąś ciekawą historię. W przypadku twierdzy akurat jest tutaj bardzo ciekawa historia. Jest to jeden z najstarszych, największych obiektów militarnych w Europie. Bardzo znany, popularny wśród turystów, wśród historyków. Natomiast mało kto zna dokładnie historię tej twierdzy, tego co tak naprawdę przez wieki na tej twierdzy się działo. Nasze dokumenty są dokumentami fabularyzowanymi, czyli mają dużo scen fabularyzowanych i myślę, że to mają taki walor edukacyjny, bym powiedział, i poznawczy. Nie jest to taki stricte dokument, tylko z ikonografią.
No i w tym dokumencie, przede wszystkim w tych inscenizacjach, chcieliśmy pokazać najbardziej burzliwe losy twierdzy kłodzkiej, bitwy najważniejsze, które się o twierdzę tutaj odbywały przez wieki, a także chcieliśmy pokazać wybór, bo tego było bardzo wiele brawurowych i bardzo ciekawych ucieczek z twierdzy. Również chcieliśmy pokazać jakby mroczną stronę twierdzy, czyli okres II wojny światowej. No a wszystko musieliśmy zamknąć w takiej formule 40-minutowego fabularyzowanego dokumentu. W sumie w tym filmie też występowali aktorzy i statyści. Skąd oni są? Do niektórych filmów robiliśmy castingi. Jeżeli było dużo postaci pierwszoplanowych, trzeba było dobrać bardzo dobrze twarz pasującą do ikonografii czy do zdjęcia. Zdjęcia były kręcone, my akurat żeśmy grali jeden dzień, dwoje ludzi od nas z oddziału grało przez trzy dni. A jakie scenki odgrywaliście? Pani jakie odgrywała? Ja odgrywałam scenkę, to było wyprowadzenie więźniów żydowskich na dziedziniec, a później wybranie, bodajże było chyba trzech czy czterech osób do karceru. W przypadku twierdzy kłodzkiej w większości są to statyści, ale co najważniejsze, jest to kilkadziesiąt grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, którzy przyjechali tutaj odtworzyć największą bitwę o twierdzę, czyli z czasów napoleońskich. I właściwie na grupach rekonstrukcyjnych opiera się ten film. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że te grupy chciały w tym wziąć udział i przyjechać. Dla naszej grupy był to drugi udział w filmie, bo graliśmy jeszcze nieco wcześniej, braliśmy udział jako statyści w filmie DAS, w filmie fabularnym. I dla nas jest to taka akcja, jak była tutaj w Kłodzku, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo wykonujemy to, co wykonujemy zazwyczaj na inscenizacjach, więc Nie był to dla nas jakiś ekstra wysiłek czy stres związany z tym, że patrzy na nas kamera. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni do kamery, do kamer, do wielu osób. Natomiast w przeciwieństwie do inscenizacji, tutaj sceny powtarza się wielokrotnie i to jest męczące. Gdy gramy na żywo dla ludzi, po prostu wydarzenia odbywają się raz, toczy się jakaś bitwa, potyczka czy jakaś inna akcja, ona odbywa się raz, po czym się kończy albo przechodzi coś innego. Tutaj trzeba było wielokrotnie powtarzać dość męczące ujęcia i to była dla nas nowość. Statyści, którzy brali udział w tym filmie, w większości pochodzą z ziemi kłodzkiej i z Kłodzka. Co ważne, właśnie w tych filmach staramy się aktywizować społeczność lokalną i zapraszamy mieszkańców danego miasta czy terenu do udziału w statystowaniu w naszych filmach. A czy w tym filmie też są osoby, postacie, które są związane z tą twierdzą kłodzką w jakiś sposób? One opowiadają coś w tym filmie? No tak, znaczy przedstawiamy postacie związane z tą twierdzą, natomiast te postacie tam nic nie opowiadają do widza. Film ma formułę prowadzenia, jest prowadzący, który jest takim naszym narratorem prowadzącym przez cały ten film i jakby to on do widza się zwraca, to on widzowi opowiada i prowadzi rozmowy z rozmówcami na temat historii twierdzy. Same sceny fabularyzowane już samą swoją treścią opowiadają daną historię czy daną akcję. Rozpoczął szturm na miasto. Się chciałem zapytać odnośnie techniki, w jakiej ten film został wykonany. Czy to na przykład w technice Full HD został wykonany? Te dotychczasowe nasze filmy nie były jeszcze produkowane w technice HD. Znaczy one były produkowane w technice cyfrowej, ale nie HD. Natomiast jest to wystarczająca technologia do tego, żeby to emitować w telewizji, w kinie i na płycie. Natomiast następne nasze produkcje już będą robione w systemie HD.
osobiście twierdzę, że film fantastyczny, pod względem historycznym pokazujący przebieg, nawet budowę całej twierdzy, wykorzystanie, przez jakie władze była wykorzystywana, do jakiego celu i rekonstrukcję, w której uczestniło bardzo wiele regimentów wojskowych, które przedstawiają no, i wciągają nas w tamten czas historyczny, jaki tu życie im, tym ludziom wtedy mieszkającym tu stworzyło. Czy ta produkcja filmu związana z Kłodzkiem, a w zasadzie z tym, co jest najbardziej historyczne w Kłodzku, czyli taką wizytówką Kłodzka, twierdza Kłodzko, czy ona w jakiś sposób promuje naszą miejscowość? Bardzo, bo mi się wydaje, że jest to jedna taka wizytówka najstarsza w Kłodzku i najstarsza w Polsce, która promuje nam no, pod względem historycznym nasze miasto, naszą kotlinę, nasze hrabstwo kłodzkie w ogóle całe. No i jeszcze dodatkowa zaleta to jest ta, że w tym filmie jako statyści to między innymi występowali mieszkańcy Kłodzka. To, co na rekonstrukcji było widać, tak jest. Cały regiment z Kłodzka, regimenty z zewnątrz również, no i ludzie, którzy oprowadzali, opowiadali o historii Kłodzka, to są obecni pracownicy zatrudnieni tu z terenu miasta Kłodzka. Wojskowy skazał go na karę śmierci. Jednakże sam król darował życie mu i pozbawił go stopnia wojskowego, wszelkiego majątku i miał 24 godziny na opuszczenie terytorium Prus. I umarł w nędzy po zapuszczeniu. Umarł w nędzy w 1775 w Turynie, chociaż jego ten śmierć nie przyniosła chwały, no bo Austriacy nie nacieszyli się zbytnio naszą twierdzą. To chichot historii. Tak? I tak, 3 lata, pokój zawarty Hubertsburgu, Austria traci Dolny Śląsk i ziemię kłodzką na korzyść Prus, aczkolwiek Maria Teresa, cesarzowa Austrii, proponowała królowi Fryderykowi zupełnie inne ziemie w zamian. Może w przyszłości jakaś druga część się narodzi takiego filmu? Oby. W tym roku, który się teraz rozpoczął, mamy zamiar kontynuować cykl Dolny Śląsk pełen historii. Co do szczegółów, no to jeszcze muszę się wstrzymać z przedstawieniem propozycji, które będziemy w tym roku realizowali. Gdzie ten film będzie prezentowany? Czy tylko tutaj w Kłodzku? Nie, on już był prezentowany na antenie Telewizji Polskiej Wrocław. Na tej naszej antenie będzie miał jeszcze będzie miał emisję co najmniej kilka razy i będzie emitowany w marcu na antenach centralnych, między innymi na TVP Polonia. A poza tym film w formie płyty będzie przekazany do dolnośląskich szkół i do wszystkich dolnośląskich bibliotek. Ta premiera to dzisiaj w Kłodzku się odbywa, a czy poza Kłodzkiem też będzie gdzieś jeszcze odbywać? Tak, jutro premiera w Bystrzycy Kłodzkiej, filmu o Bystrzycy Kłodzkiej, a w następnym tygodniu 25 i 26 stycznia będą premiery w Lądku Zdroju, film o Lądku Zdroju oraz Zamek na Skale. Gościć będzie nas na premierze filmu właśnie o Zamku na Skale. Dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej z Wrocławia w tym materiale mogliśmy zaprezentować fragmenty filmu, jaki zobaczyliśmy na premierze w Kłodzku. Za co Telewizji Polskiej dziękujemy i liczymy na realizację kolejnych odcinków z cyklu Dolny Śląsk pełen historii, na które z niecierpliwością czekamy.